Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj będzie bardzo ortopedycznie, dlatego że zajmiemy się skręconym stawem skokowym. Ale co ciekawe, nie będzie to skręcony staw skokowy w fazie ostrej, natomiast będzie to praca dobrych kilka lat po samym urazie. I co ciekawe, pacjent, którego będziemy tutaj mieli, niespecjalnie skarży się na dolegliwości bólowe, czy stopy, czy stawu skokowego, czy nawet kolana, albo nawet kończyny dolnej. I chciałbym Wam pokazać, jak taki uraz przewlekły może wpływać na Wasze ciało, wychodząc bardzo mocno poza takie standardowe myślenie. Więc myślę, że będzie mega ciekawie. Oprócz tego w materiale dostaniecie kilka fajnych rad, jak możecie taką autoterapię wykonać sami, o ile stwierdzicie, że jakiś tam problem jest, czy to pod kątem pracy mięśniowej, czy stabilizacji, czy zakresu ruchu, czy po prostu ogólnych Waszych odczuć z całego tego obszaru. Dodatkowo materiał ten będzie uzupełniony o ćwiczenia, więc w kolejnym materiale dostaniecie zestaw ćwiczeń, które możecie wykonywać i będzie to przede wszystkim dla osób, które stwierdzą, że rzeczywiście, kiedy w przeszłości był uraz, mieliście ten staw skokowy skręcony, to może skręcenie pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, nie ma to znaczenia i za bardzo nic z tym nie zrobiliście. I fajnie byłoby to zrobić, dlatego że jest to obszar, który bardzo mocno może obciążyć nasz układ nerwowy i może spowodować niesamowitą ilość problemów w przyszłości. Bez sensu, skoro można coś z tym zrobić. Także zapraszam Was na materiał i lecimy sobie z diagnostyką, z terapią, autoterapią. Mam nadzieję, że będzie mega fajnie, mega praktycznie i przyda Wam się, bez względu czy jesteście terapeutami, czy jesteście pacjentami, którzy być może taki problem w przeszłości mieli. Zapraszam serdecznie. Na początek krótki wywiad. Nie będziemy specjalnie przyciągać, bo jakby kojarzę pacjenta, jest to Maciek, fizjoterapeuta z gabinetu. Ale co ciekawe, z racji, że jest aktywną osobą, siatkówka, piłka nożna, dużo aktywności, to gdzieś takie urazy to jest standard. A kiedy masz skręcony staw skokowy? Około 8 lat temu. 8 lat temu, dobra. I to była tylko jedna noga? Jedna, lewa. Lewa, dobra. I teraz tak, a pierwsza sprawa, miałeś jakiś gips, cokolwiek? Jakby... Nie. To nawet lepiej, dlatego że nie zaleca się specjalnie jakby opatrunka gipsowego, dlatego że urazy tkanek miękkich bardzo fajnie regenerują się, kiedy rzeczywiście jest możliwość poruszenia tą tkanką i zaktywowania pompy mięśniowej, która bardzo fajnie wpływa na to, że dociera tam odpowiednia ilość krwi, że nie robi się jakiś specjalny większy obrzęk, więc pamiętajcie o tym, jakby opatrunek gipsowy, jakieś większe stabilizatory przy skręconym stawie skokowym, to nie jest specjalnie dobry pomysł, ale oczywiście trzeba to bardzo mocno, indywidualnie zawsze rozpatrywać, najlepiej z fizjoterapeutą, najlepiej z dobrym lekarzem ortopedą, więc nie bierzcie tego specjalnie do siebie, zawsze to trzeba zrobić indywidualnie, pod każdą osobę. Dobra, i tak, pierwsza sprawa jest taka, bo ty nie masz specjalnych problemów ze stopą. Nie. Z kolanem? Nie, nic. Biodrem? Nie. Rękami? Nie. Barkami? Też nie. Łokciami? Z plecami czasem. Z plecami trochę, dobra. A sprawdzimy sobie, pierwsza sprawa, czy układ nerwowy Maćka nie jest jakoś wybitnie obciążany, kiedy on tą nogę obciąża. Pierwsza sprawa jest taka, wstań sobie na chwilkę, sprawdźmy sobie, czy jak popatrzymy sobie na Maćka, to czy przypadkiem nie widzimy jakiejś asymetrii, że on po prostu podświadomie na przykład unika obciążenia tej lewej nogi. Może tak być. Bardzo często pacjenci, którzy przychodzą do gabinetu, mają swoją swobodną postawę i stoją od razu tak. I na przykład przychodzą z bólem kolana prawego, albo bólem stawu szczebrowego, albo biodra prawego i się okazuje, że to dlatego, że ten ciężar ciała został przesunięty na stronę przeciwną od urazu, który był w przeszłości. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że ich układ nerwowy za bardzo nie chce obciążać tej nogi, bo tam cały czas jest jakiś problem, więc bez sensu byłby te receptory, które są tam uwrażliwione, drażnić jeszcze bardziej poprzez kompresję, czyli po prostu obciążanie tej nogi. Dobra, czy my to widzimy tutaj? Trochę nawet widać, no nie? Trochę nawet widać, ale nie jest to specjalnie duża różnica. Natomiast rzeczywiście gdzieś tam widzimy, że Maciek trochę unika obciążenia tej lewej nogi. Możemy ewentualnie zwiększyć trochę obciążenie i poprosić Maćka, żeby zrobił przysiad. Przysuń się troszeczkę tutaj do przodu i zrób przysiad. Ok. I tutaj pod koniec widzimy, że Maciek unika obciążania właśnie lewej kończyny górnej, dlatego że miednica delikatnie przesuwa mu się w kierunku prawym. Wstań jeszcze raz. I jeszcze raz. I tak samo, końcóweczka sama, a jest to skierowane właśnie bardziej ku prawej stronie. Zostań tak na chwilę jeszcze. Tutaj ta noga prawa jest ładniej wysklepiona, ten łuk podłużny jest
bardziej widoczny. Tu nam się stopa trochę wypłaszczyła, ale to nie jest jakaś bardzo duża różnica. Dobra, wstaję na chwilę. Możemy sobie sprawdzić, jak reagują inne tkanki układ nerwowy na obciążanie prawej bądź lewej nogi. I teraz tak, biorę sobie jakiś randomowy mięsień, wezmę sobie część naramienną, część środkową mięśnia ramiennego, trzymam mocno, obciążę bardziej prawą nogę, ja będę starał się cały czas pchać z tą samą siłą. I widzimy, że tu jest nieźle, jest to taki miękki, elastyczny opór, przekręć się bardziej na lewą stronę, trzymaj. I tu nam od razu Maciek słabnie. I której ręki byśmy nie użyli? Weź prawą nogę, obciąż bardziej, działa dobrze, lewą i tu tak samo. Czyli widzimy, że jego układ nerwowy trochę unika obciążenia tej lewej nogi, dlatego że powoduje to podrażnienie całego układu nerwowego i zmniejszenie zmiany toniczności mięśniowej innych mięśni. Jeżeli nie wiecie za bardzo, o co chodzi, to wróćcie sobie do materiału, który jest na tym kanale i jest poświęcony właśnie toniczności mięśniowej. Dobra, czyli jak widzimy, że jakiś tam problem jest. Dobra, ocenimy sobie zakres ruchu w takim razie. Na początku zacznijmy sobie od badania ruchomości czynnej w zgięciu grzbietowym. Prosimy pacjenta, najlepiej jak to będzie zrobione w sytuacji, kiedy stopy pięty są poza leżanką, przyciąga do siebie, trzymaj, ok. I tutaj widzimy bardzo fajną różnicę, trzymaj mocno. Pod kątem aktywacji samych mięśni, jak tutaj bardzo fajnie pracuje mięsień prostownik palców, prostownik palucha i prostownik palców, tutaj widać, że te prostowniki niespecjalnie pracują, już przez same zgięcie widzimy, trzymaj mocno, tu jest dużo mocy i tu jest spora moc, mała moc, czyli coś jest nie tak z tą stopą, tak samo palce, tutaj dużo mocy i malutko mocy, czyli coś jest nie tak i widzimy, że ograniczenie ruchomości jest znaczne, rozluźnij się. Dobra. Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić, jest badanie ruchu czynnego zgięcia podeszwowego. Pacjent wykonuje zgięcie podeszwowe i tu jest sytuacja bardzo podobna. My większy, fajny zakres ruchu w nodze prawej, w nodze lewej jest mniejszy i tutaj ta osoba po prostu zgięła się i jest to utrzymywane. Widać, że ten ruch jest stabilny, jest konkretny, pewny, a tu jakieś delikatne drżenia się pojawiają. No i oczywiście mamy ten zakres ruchu znacznie mniejszy w nodze lewej. No jest to trochę problem, dlatego że jak mamy ograniczenie ruchu zgięcia grzbietowego, to tak naprawdę wpływa to negatywnie, jakbyśmy na przykład nie chcieli zacząć biegać. Coś okazuje, że nie mamy tego pełnego ruchu zgięcia grzbietowego, obciążamy bardziej kolano, obciążamy bardziej kręgosłup, obciążamy bardziej miednicę, więc jest to ewidentnie znaczna różnica. My jako fizjoterapeuci nie fiksujemy się jakoś bardzo mocno na idealnych proporcjach, idealnych zakresach w obu nogach, bo to jest to niemożliwe, dlatego że prowadzimy dość niesymetryczny tryb życia, ale tutaj ta różnica jest znaczna. Ok, zbadamy sobie w takim razie jeszcze ruchy pronacji i supinacji. Wykonaj sobie ruchy supinacji w ten sposób. Tutaj akurat nie widzę specjalnie dużej różnicy, trzymaj mocno. Pronacja czynna i tutaj też wygląda to nawet podobnie. Dobra. Ocenimy sobie w takim razie jeszcze sprężynowanie i elastyczność całej tej stopy. Przede wszystkim skupimy się na stawie skokowym dolnym. Teraz ocenimy sobie tak naprawdę ruchy pronacji i supinacji, dlatego że jest to bardzo ważne pod kątem prawidłowej amortyzacji stopy, która jest wykonywana podczas każdego ruchu. Żeby to prawidłowo zrobić, fajnie sobie chwycić takim konkretnym chwytem piętę, rozluźnij się Maciek. Później drugą ręką chwycić sobie pod stawem skokowym górnym i sprawdzamy sobie ruchy supinacji. No i widzimy, że tego ruchu tu jest dużo, jest wystarczająca ilość, jest miękki, jest elastyczny, bardzo fajnie to działa, więc supinacja ok. Pronacja czysta. Bardzo ważne, żeby te ręce chodziły obie, bo ja nie chcę badać sobie tutaj rotacji w obrębie kości śródstopia, tylko chciałbym rzeczywiście zbadać sobie tę ruchomość w stawie skokowym dolnym. Więc idę sobie. No i tutaj się okazuje, że tej pronacji też jest wystarczająca ilość. Myślę, że tutaj mamy spokojnie około 15 stopni, może trochę mniej. Może trochę za szybko w ten ruchu włącza się u Ciebie cała kończyna dolna i kolano. Dla porównania na szczęście mam drugą nogę, mogę sobie to sprawdzić. Więc mogę sprawdzić sobie supinacja, tak samo miękka, elastyczna, fajnie i pronacja. Jest dość podobnie, więc to nie jest specjalnie duża różnica. Działa to całkiem przyzwoicie. Co ważne, tego ruchu jest znaczna ilość, wystarczająca, ale on jest sprężynujący, miękki, ma tak zwany charakterystyczny opór więzadłowy, czyli sprężynuje na krótkiej drodze. To właśnie widzimy w tej nodze, jest ok, stąd być może te problemy w obrębie stawu skokowego nie przekładają się Maćka jakoś wybitnie na
resztę ciała. Maciek nie skarży się aktualnie żadne dolegliwości bólowe, aczkolwiek jest osobą młodą, aktywną, sprawną, stąd jego układ nerwowy ma duże możliwości kompensacyjne, więc tak naprawdę ten problem może ujawnić się dopiero po wielu latach. Nawet kilkunastu, czasami nawet kilkudziesięciu latach, więc jeżeli ten problem znajdziemy, to fajnie zawsze sobie to wyeliminować, żeby po prostu w przyszłości nie przeobrazić się w coś większego, coś poważniejszego. Dobra, czyli mamy kilka problemów, na których warto się skupić. Sprawdzimy sobie teraz wydolność kluczowych mięśni w obrębie stopy. Jest to mięsień piszczelowy przedni, jest to mięsień piszczelowy tylny, jest to grupa mięśni strzałkowych i skupimy się przede wszystkim na mięśniu strzałkowym długim. Są to mięśnie, od których zaczyna się tak naprawdę badanie w sytuacji, kiedy mamy jakikolwiek problem ze stopą. To nie jest tylko pourazowy problem, to może być problem związany z obniżeniem łuku podłużnego stopy czy poprzecznego, czy ewentualnie jakichś zmian w obrębie palucha, czy na przykład palu koślawy, czy jakichś innych bóli w obrębie, czy to grzbietowej części stopy, czy podeszwowej. O tych mięśni naprawdę bardzo fajnie wyjść, dlatego że aktywacja ich i praca w ich obszarze często poprawia mobilność stopy, stabilizację, wydolność i się okazuje, że ta stopa po prostu działa lepiej i często inne problemy się nam bardzo fajnie wyciszają albo jesteśmy w stanie je tak naprawdę wyeliminować. Zaczniemy sobie w takim razie od badania mięśnia piszczelowego przedniego. Mięsień ten wykonuje zgięcie grzbietowe, więc wkładamy nogę w zgięciu grzbietowym i w supinacji. Ok. Prosimy pacjenta, żeby utrzymał taką pozycję. Nogi są, palce są rozluźnione, utrzyma taką pozycję. Dobra. Jedną rękę sobie podkładam pod dystalną część podudzia, a drugą ręką będę pchał tak naprawdę pierwszą głowę kości śródstopia. Trzymaj, mocno, mocno. Trzymaj. No i widzimy, że pacjent ewidentnie, trzymaj, jego układ nerwowy nie angażuje tego mięśnia prawidłowo. Przejdźmy sobie w takim razie do mięśnia piszczelowego tylnego. Wiemy, że mięsień ten wykonuje zgięcie podeszwowe i także, jak to mięśnie piszczelowe, ruch supinacji. Utrzymaj taką pozycję. Trzymaj. Mocno. Trzymaj. I też widzimy, trzymaj mocno. Widzimy, że mięsień ten jest niewydolny. Przejdźmy sobie w takim razie do mięśnia strzałkowego. Strzałkowy długi jest mięsień, który przede wszystkim wykonuje ruchy pronacji. Poprosimy tutaj Maćka, żeby zsunął się tak, żeby pięty były poza leżanką. Świetnie. Utrzymaj ruch pronacji. Trzymaj. Trzymaj. Ok. Trzymaj mocno. Rozluźnij się. A czy mamy tu pina? Mamy pina. I teraz tak. Wykonamy jeszcze raz ten ruch. Utrzymaj. Trzymaj cały czas. Staraj się nie operować palcami, tylko czysty ruch pronacji. Ok. Trzymaj. I ja idę do ruchu supinacji. Nawet nie drgnie. Trzymaj tak. Mięsień ten jest silny. Zaktywuję to. Spróbuję zobaczyć, czy działa tu prawidłowo odruch ucieczki. Trzymaj. Nie działa. Więc widzimy, że prawdopodobnie mięsień strzałkowy długi będzie kompensował gorszą pracę być może mięśni piszczelowych, może prostownika palców, który i prostownika palucha, który jest niewydolny. Możliwości jest sporo, dlatego że zasada jest taka, że prawdopodobnie każdy mięsień, który jest wyhamowany, który po prostu nie działa prawidłowo, ma zbyt niskie napięcie, co widzimy tu na przykładzie piszczelowego przedniego czy tylnego, będzie miał swojego agonistę, który będzie nadmiernie pracował, żeby ta suma w przyrodzie się zgadzała. Dobra. Więc znowu jest kilka możliwości się zahaczenia. Ale sprawdźmy sobie taką ciekawostkę, dlatego że staw skokowy, jego problemy mogą wpływać na całą taśmę funkcjonalną. I przejdziemy sobie po taśmie funkcjonalnej i zobaczymy, czy Maciek nie ma problemu przypadkiem właśnie, czy być może z kolanem po stronie lewej, może z biodrem, może tak naprawdę z plecami, ale akurat na plecach się za bardzo nie skupimy i być może, czy ten problem nam nie ewoluuje i nie jest też gdzieś w obrębie kończyny górnej. Jak to zrobimy? Wykorzystamy sobie do tego testy toniczności mięśniowej, czyli sprawdzimy sobie tak. Po pierwsze, widzimy, że mamy problem z strzałkowym długim, mamy problem z piszczelowym przednim, przede wszystkim tylnym. Idźmy sobie dalej do bocznej strony, bo taśma funkcjonalna idzie jakby po boku, do mięśnia naprężacza powień szerokiej. Wykonamy sobie jego badanie przez zgięcie, odwiedzenie, rotację wewnętrzną. Utrzymaj taką pozycję i już widzimy, że tak naprawdę nie musimy tego mięśnia testować. Widzimy, że jest on niewydolny, trzymaj, nie działa, a druga noga, zgięcie, odwiedzenie, rotacja wewnętrzna, utrzymaj tak, nie jest to specjalnie problem, trzymaj mocno, trzymaj,
Mięsień ten jest wydolny, a strona lewa, trzymaj, kompletnie nie. Bardzo duża różnica. Takiej różnicy nawet ja się spodziewałem teraz. Idziemy dalej. Zobaczmy sobie, czy przypadkiem mięśnie choćby pośrodkowy średni, czy działa prawidłowo. Wykonajmy sobie czyste odwiedzenie, utrzymaj sobie taką pozycję, trzymaj mocno i tu widzimy, że jest dość podobnie. Trzymaj mocno. Mięsień ten jest wydolny, przepraszam, jest niewydolny, a strona przeciwna, trzymaj. Tak, działa, jest taki sprężysty, fajny opór, mięsień ten jest po prostu w 100% sprawny. I układ nerwowy też jest w 100% sprawny, angażuje ten mięsień prawidłowo. Dobra, idziemy sobie dalej. Możemy sobie ocenić na przykład pracę rotatorów, ale możemy sobie też w spokoju zostawić i zobaczyć sobie, czy obszar właśnie tego problematycznego biodra rzutuje nam na bark po stronie prawej. Wykorzystamy do tego badanie mięsień najszerszego grzbietu, bo jest to główny mięsień, który jest takim łącznikiem, można powiedzieć, biodra, kręgosłupa lędźwiowego, barku. Dobra, zbadamy go sobie przez rotację wewnętrzną, jest to główny rotator wewnętrzny, przez przywiedzenie i ja będę ciągnął jakby ten mięsień do zgięcia i do ruchu odwiedzenia, być może z delikatną komponentą rotacji zewnętrznej. Trzymaj. I też widzimy, że trzymaj mocno. Jest on niewydolny. Zobaczmy sobie, czy to nie jest problem obustronny. Może to jest problem obustronny, to by to jakby świadczyło trochę o innych problemach. Trzymaj. Nie, ale tutaj mocno. Jest on sprawny. Czyli zobaczcie, może być tak, że ten problem będzie dotyczył barku prawego. Co ciekawe, przychodzi do Was pacjent z bólem barku, a jego problem być może wynika z poziomu stopy i skręcenia, które miało miejsce dobrych kilka, jak nie kilkanaście lat temu. Możemy sobie też ocenić na przykład mięsień trójgłowy ramienia. Zrobimy to w ten sposób, że zbadamy sobie go, zobaczymy tylko głowę długą tego mięśnia. Utrzymaj taką pozycję, nie pozwól mi zgiąć ręki w łokciu i znowu asymetria, nie działa na prawą triceps. Możemy sobie też ocenić choćby mięsień prostowik nadgarstka. Utrzymaj taką pozycję, trzymaj. Trzymaj mocno. Mamy piękny przykład dysfunkcyjnej całej taśmy funkcjonalnej, gdzie problem być może, to jest jeszcze nie wiadomo, z poziomu stopy wędruje nam przez boczek, powięź piersiowo-lędźwiową, najszerszy grzbietu, triceps i nadgarstek. I przykładowo, trafia do Was pacjent z łokciem tenisisty, załóżmy, czy z jakimś problemem w obrębie bocznego nadkłykcia kości ramiennej. Okazuje się, że oczywiście to jest nadmierna praca, a powiedzmy, nie będzie prostownika palców, a się okazuje, że dlatego mamy niewydolny prostownik nadgarstka, a dlatego, że mamy całą taśmę niewydolną, tylicep, najszerszy grzbietu, poślad i znowu problem zaczyna się w obszarze stopy i stawu skokowego. Bardzo ciekawy case, więc warto tutaj sobie przeprowadzić terapię w obrębie stopy i zobaczyć, jak to wpłynie na biodro, bark, łokieć, nadgarstek. Więc żeby nie było, takich pacjentów jest niesamowita ilość. To nie jest tak, że tu nam się trafi jakiś bardzo trudny pacjent. Rzeczywiście ten problem staw skokowy, taśma funkcjonalna, to jest coś, co się powtarza w gabinecie bardzo, bardzo często, więc warto pytać o to, jakie urazy mieli pacjenci, czy były urazy właśnie w obrębie stawu skokowego, czy były te skręcenia, tym bardziej, że one zdarzają się naprawdę dość często. Jest to najpopularniejszy i najczęstszy uraz ortopedyczny w ogóle. Dobra. Nie pozostaje nam nic innego, jak sprawdzić, czy ta kostka wpływa na pozostałe elementy. Jeśli chodzi o ten obszar, możemy to sprawdzić przed terapią jeszcze. Czasami tak będzie, że będziecie musieli zrobić terapię, żeby sprawdzić, czy przełoży Wam się ten efekt na pozostałe elementy ciała pacjenta. Natomiast tutaj możemy spróbować zrobić to trochę w inny sposób. Dlatego, że wiemy, że jeżeli mamy wyhamowania mięśniowe, czyli niewydolność, którą widzieliście tutaj na przykładzie stopy, czy biodra, czy barku, czy nadgarstka, to my wiemy, że jest jakiś obszar receptorowy, który po prostu bardzo mocno stymuluje, można powiedzieć tak trochę humorystycznie, bombarduje nasz układ nerwowy. I my to bombardowanie możemy zmniejszyć. Jeżeli to jest więzadło, to możemy jakby ten sygnał trochę wyciszyć poprzez skrócenie
tego więzadła, rozluźniętego obszaru i tak właśnie zrobimy w tej sytuacji. A był to klasyczny uraz supinacyjny, co zdarza się dużo częściej. Dla porównania, żebyście wiedzieli w ogóle, o co chodzi z tym urazem, to jest tak, że wyobraźcie sobie, że idziecie sobie ulicą, obciążacie, przez przypadek zagapiliście się albo była jakaś dziura, obciążyliście boczną stronę stopy, stopa wam uciekła i doszło do urazu więzadła po stronie bocznej. Więc tak, bo też w tym wypadku stąd ja sobie wygodnie usiądę, chwycę sobie staw skokowy, chwycę sobie dystalną część podudzia, skompresuję sobie ten obszar, żeby wyciszyć więzadła, pójdę sobie nawet delikatnie do ruchu pronacji. Poczekam chwilkę. Czy jest to niekomfortowe? Nie. Nie. Skracamy i od razu zobaczymy, jak nam się przełoży to na pracę mięśni, które były wcześniej wyhamowane. To potrwa chwilkę. Wracam. Ustawiam stopę w zgięciu grzbietowym i supinacji. Trzymaj. I się okazuje, że zrobił się fajny i sprężysty ruch właśnie i praca mięśnia przyszłego przedniego. Trzymaj mocno. Tylnego również, rozluźni się i naszego naprężacza, trzymaj mocno i naszego naprężacza, trzymaj mocno, zobaczcie, Maciek trzyma nogę, świetnie, trzymaj i działa to od razu prawidłowo. Zobaczymy sobie jeszcze raz, czy przełoży nam się to także na pracę w obrębie pośrodkowo-średniego i najszerszego grzbietu i prostownika nadgarstka. Więc skracam jeszcze raz ten sygnał. Zmieszam ten sygnał przez skrócenie więzadła. Sama terapia też już mogłaby częściowo tak wyglądać. Są to klasyczne techniki na więzadła. Oczywiście wariantów jest bardzo dużo. Dobra. Sprawdźmy sobie w takim razie pośrodkowy średni. Trzymaj. Działa, fajnie. Najszerszy grzbietu. Trzymaj, nie pozwól. Ewidentnie lepiej. Triceps, trzymaj. Bez porównania. I nadgarstek, trzymaj. Trzymaj mocno. Też, mięsień jest silny. Jednocześnie, gdzie nasz pin tutaj? O, jest w kieszeni. Trzymaj mocno, silny, trzymaj mocno i bardzo ładnie reaguje na odruch ucieczki. Bardzo fajnie, w tym momencie jestem przekonany i wiem o tym, że problemy, które sobie znaleźliśmy w obrębie biodra, barku, nadgarstka i tych wszystkich innych problemów są wynikiem właśnie problemów w obrębie stawu skokowego i urazu więzadłowego po stronie bocznej. Więc nie powstaje nic innego, jak po prostu popracować sobie z tymi więzadłami, wyciszyć sobie ten sygnał, postymulować trochę ten obszar, poprawić zakres zgięcia grzbietowego, podeszwowego i ogólnie globalną elastyczność i mobilność stopy. I to tutaj będzie do zrobienia i zrobimy sobie to w następnym materiale. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że troszeczkę rozszerzyłem wasze postrzeganie, nawet urazu, który w efekcie nie daje żadnych dolegliwości bólowych, ale może wynikać na inne problemy. I tak naprawdę, jak się w ten sposób o ciele człowieka myśli, to się okazuje, że nic nie dzieje się bez przyczyny i wszystko ma jakby pewien, jakby powiedzmy, protokół, jakby mechanizm, ciąg przyczynowo-skutkowy, więc warto o tym wiedzieć. Jeżeli uważacie, że wasze problemy nie wiadomo skąd się wzięły, to prawdopodobnie coś zostało gdzieś ominięte. Dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Hej.